Inwestycje w infrastrukturę należą do najbardziej oczekiwanych, ale są też kosztowne. Władze pieniężne wychodzą naprzeciw mieszkańcom, by zaspokoić potrzeby komunikacyjne zarówno w mieście, jak i na terenie gminy. Drogi są układem nerwowym. Również jeżeli mamy dobre warunki, nie będą mieszkańcy uciekać od nas, a odwrotnie. Może być taka sytuacja, że zaczną do nas wracać. Tegoroczne wydatki gminy na inwestycje infrastrukturalne to ponad 4 miliony złotych. Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych i udzielonej powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej przebudowano drogę powiatową prowadzącą od klasztoru Werbistów do miejscowości Kajnity. Dotychczas była to droga szutrowa. Kolejną jest droga prowadząca do Żugień. Tutaj jeszcze wiosną była droga gruntowa bardzo złej jakości, dziurawa, błotnista. Mieszkańcy od wielu lat czekali na tę inwestycję i cieszymy się bardzo, że mogą z tej drogi już korzystać. Inwestycja warta 2 200 000 zł, dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Remont dróg gminnych w miejscowości Sawity również poprawi komfort życia mieszkańców. Ta inwestycja to zadanie współfinansowane ze środków rządowych w ramach tarczy antykryzysowej dla gmin. Jej wartość to 180 tysięcy złotych. Nową jakość zyskały również ulice w samym Pieniężnie, ulica Dębowa, Lipowa, Wiśniowa, Brzozowa to inwestycje, które są współfinansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Koszt tego projektu to 740 tysięcy złotych. Most w miejscowości Pluty na rzece Wałsza, który niebawem będzie budowany, to kolejna inwestycja gminy Pieniężno. To oczywiście też jest inwestycja oczekiwana przez lokalnych mieszkańców Plut, którzy, no, trzeba przyznać, że mają udrękę z poruszaniem się w sytuacji takiej, gdzie żeby dotrzeć do budynków, które są w bezpośrednim sąsiedztwie ich mieszkania w linii prostej 300 do 400 metrów, muszą pokonywać trasę 5 kilometrów. Nowy most posłuży nie tylko mieszkańcom Plut, ale również okolicznych miejscowości. Dzięki nowemu obiektowi łatwiej będzie dostać się do szkoły, sklepu, kościoła czy na pola. Jego plany są już gotowe, a przeprawa ma być udostępniona do końca bieżącego roku. Pieniężno inwestuje również w ekologię. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa dotycząca dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Pieniężnie. Całkowity koszt projektu to niemal 8 milionów złotych, a zmodernizowana oczyszczalnia ma zostać uruchomiona za 2 lata. Pieniężno jest liderem w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych. W rankingu Głównego Urzędu Statystycznego projekty unijne w gminach wśród gmin miejsko-wiejskich znalazło się na pierwszym miejscu, w regionie zaś w zestawieniu prawie 2,5 tysiąca gmin w całej Polsce na pozycji 174. W bieżącej perspektywie unijnej na inwestycje publiczne i komercyjne na terenie gminy Pieniężno wykorzystanych zostanie niemal 250 milionów złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv